szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. No tak, 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 tutaj dopytujecie pod 3-3-2-2, jak to krótszy tydzień. No, no przypominam, w czwartek Boże Ciało i z tej okazji normalnie w czwartek wolny. Aha. Jak ktoś sobie pokombinował, znaczy, nie, wziął sobie piątek wolny, to już inaczej, w ogóle. Tydzień jest długi, znaczy on ma tyle samo, co ma zwykle, aha, tylko że jest wolny w środku. No i właśnie, i tak powinno być zawsze. Ale jeszcze jedna ciekawa informacja, przed momentem na to trafiłem, Leonardo da Vinci. O sztuce będzie tak, zrana. O sztuce. O, według specjalistów Leonardo da Vinci stworzył dwie wersje Monalizy. Mhm. Niebiańską i niegrzeczną. Wow. Tę niebiańską wszyscy znamy. A ta niegrzeczna Monaliza była? Bez ubrania. A. I się nie zachowała. A więc żeby się zachować, trzeba być grzecznym. Tak, ale pomyślcie sobie, co by było, gdyby Jan Matejko namalował niegrzeczną wersję bitwy pod Grunwaldem. Wiecie, tam krzyżacy na waleta. Matko Bosko. No, z Ulrikiem na wierzchu. Oja. Stawaj, szkoda dnia w RMF FM. Jedna ważna informacja właśnie w sprawie duetu. O. Na okładce tutaj w prasie. Edyta Górniak i Rafał Brzozowski przyłapani w Opolu. Ich wieczór we dwoje. Ale prośba, to już my. Niech nie śpiewają. Niech nie robią zespołu ich dwoje. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Pandemia trochę się wyciszyła, mówimy o tym w faktach. Kolejne branże odmrażane. I czytam tutaj nagłówek. Planowane jest również odmrażanie Sejmu. No, to bardzo dobrze, bo niektórzy wyglądają tak, jakby przymarzli do tych foteli i nie można odkleić. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Są najnowsze badania dotyczące rynku i zakupów Polaków. Okazuje się, że aż 20% z nas kupuje podróbki znanych marek. Jak ja jestem na Instagramie, to mi się tam te wszystkie instagramerki wyświetlają, nie? No, gratuluję. No to musi ktoś te ubrania produkować, bo przecież na samych instagramerów by ubrań nie starczyło. Ale nie, bo oprócz ubrań najczęściej kupujemy też podrabiane perfumy. A po czym to poznać? Nie wiem, że Chanel pachnie, jakby był napisany przez szy. Wstawaj, szkoda dnia. Międzynarodowa afera. Okazuje się, że duński wywiad umożliwiał amerykańskim służbom podsłuchiwanie telefonów, między innymi kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Ale tam przecież nic z tego nie rozumieli, ona po niemiecku mówi, to szybko. No właśnie, no ale czekaj, bo jeszcze kogo jeszcze mogli podsłuchiwać, no poczytam. Szefa niemieckiego MSZ i lidera niemieckiej opozycji. Wiesz co, ja to przeboleję. Byle mnie nie podsłuchiwali. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Telefony dzwonią 12,2 miliony. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć wierszyk z okazji Dnia Bociara Białego. To dobra, to ja ci zrobię taki klimat specjalny, dobra? Taki, żeby był akurat w sam raz do wierszyka i jedziesz. Bociek leci. Kle, 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 kle. 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 Miłego dnia. Długo leciał. Ale moim zdaniem nie było tu słabych punktów. Tak, tak. Zrobiłbym jeszcze jedną zwrotkę z kle, 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 ale poza tym petarda. No. Jak Lech Wałęsa też wiersze pisze. Tak? I chcemy podtrzymać temat. Lech Wałęsa też napisał wiersz. Przyznał, że w chwili próżności nawiązał w tym wierszu do swojego życiorysu. Ale to jest poemat? Czy... Nie, coś krótszego. Krótsze, bardziej to jest oda do siebie, typu o ty, który. O ty, który, czyli po angielsku to wesoło brzmi. Yeah. O juhu. O juhu. Jakiś cytat masz? Tak, to tak. Czekaj, zróbmy klimat. Prosimy. Lech Wałęsa czyta Tomasz Olbratowski. Lechu, tyś walczył dla idei długie lata bez nadziei. Ciągle byłeś człowiek mały, aż nadszedł czas chwały. Dobre, dobre. A to ma jakiś tytuł? Tak, Pan Lech. I to dopiero pierwsza księga. Wstawaj, szkoda dnia. Były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz z PO. Pamiętacie gościa? Tak. Ten od kamieni kupy. Tutaj prasa donosi kolorowa. Kupił małpeczkę.
W zoo? Nie, w monopolowym. A. No to, ale się PiS wziął za opozycję. No dawniej za Tuska na pół litra starczało. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Trochę polityki teraz. Dobra. Poseł Gdula zapytał o środki finansowe i nieruchomości będące własnością premiera. I czy Mateusz Morawiecki ma konta i takie nieruchomości za granicą? Takie było pytanie. Odpowiedź rzecznika rządu, cytuję: premier Małpa Morawiecki oraz żona pana premiera nie mają żadnych kont ani jakichkolwiek innych aktywów poza naszym krajem. O! A, to tylko nasz kraj jest ich jedynym kontem i aktywem, prawda? Tylko dokładnie. Polskę posiadają. Dokładnie. Nas, którzy jego skarbem jesteśmy. A te nieruchomości pana Obajtka? On dzierżawi od pana premiera. Aha. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.